Hej, witajcie, z tej strony Blow, dzisiaj do was kolejny materiał. Tym razem zagramy sobie w Call of Duty Ghost. Gramy sobie tutaj, jest to dominacja na mapie Tremor i grałem sobie tutaj bronią SA. I tak, powiem wam, nawet spoko wynik tu nabiłem. Grałem sobie tutaj oczywiście ze Speedrem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. I tak, zdobyłem tutaj Lokiego, ale nie z killstreaków takich normalnych, że go nabiłem. Tylko w paczce mi się wylosował, wykonałem tak, wyzwanie bojowe wykonałem. No i w paczce zdobyłem tego Lokiego. I chyba wiem, że jedną osobę na pewno zabiłem, ale nie wiem czy więcej czy nie, bo pierwszy raz wiem tego Lokiego i nie wiem jak on się tu spisywał. Ale mniejsza z tym, ten Loki się nie liczy i tak. To jest to, że grałem tutaj SA. Właśnie postaram się teraz więcej wrzucać filmików z innych broni niż takich właśnie bardzo OP. Takie właśnie bronie jak SA, FAT, no coś to ARX, przepraszam bardzo. Nie wiem wymówić te słowa. Właśnie ostatnio widziałem, że Luke i gra w nablistego Kema, no to jakiś tam wynik muszę sobie wbić. Wiadomo, nie Kema, ale no jakiś wynik coś tam muszę wbić. Jeszcze muszę się wam przyznać, że dążę właśnie, żeby wbić tego pierwszego Kema. No ale niestety to jest bardzo trudne, jeszcze go nie wbiłem, ale myślę, że z czasem ten pierwszy Kem uda się. I coś mi się wydaje, że go wbiję pierwszy raz na deathmatchu, ale nie jestem tego pewien. Dobra, przechodzimy do tematu dzisiejszego filmiku. Tematem dzisiejszego filmiku może się to wydawać troszeczkę taki dziwny, trochę taki nienormalny ten temat. No ale przytrafiły mi się parę takich historii i parę opowieści, których wysłuchałem od cioci, później od koleżanki mojej mamy, od mojej mamy i one opowiadały mi dużo takich historii, które im się przydarzyły. To są zjawiska paranormalne, to są zjawiska, to są inaczej duchy, o to mi chodzi, o duchach mi chodzi, że im się przytrafiło, że ktoś do nich przyszedł. I tak, teraz możecie powiedzieć, że jestem jakiś nienormalny, albo że co ja za pierdołek gadam, że mi się wymyśla, albo że za dużo gram i jakoś, nie wiem, jakieś przewidywa albo coś, albo mi się to śniło, że oni w to nie wierzą. Tak, macie prawo w to nie wierzyć, ponieważ to jest trochę takie dziwne, to jest trochę inne. Nie wiem, czy ja bym tak to wierzył, jakbym tego nie zobaczył. Macie prawo nie wierzyć, no ale czy wierzycie, czy nie, ja wam chcę powiedzieć, co mi się przetrafiło i ja jestem tego pewien i dużo osób mi też to mówiło, a mi się da, że te osoby nie kłamały, bo nie ma sensu kłamać w takich sytuacjach, bo to nie jest w ogóle śmieszne ani nic w tym stylu, bo to jest raczej straszne, żeby taka historia się przetrafiła, bo to jest, powiem wam, bardzo duże przeżycie, którego się nie zapomina do końca życia. Dobra, zaczynamy z jedną historią dzisiaj, bo na tyle zdążę. Bo chcę to ładnie podzielić. Następne historie powiem w następnych filmikach. I jeszcze chciałem coś wspomnieć, bo nie wiem czy na koniec później wspomnę po tej historii, że sobie wszystko podzieliłem, playlisty, wszystko sobie ładnie podzieliłem i że teraz mam lepszy ten porządek na tym kanale. Już mam wszystko posegregowane i jest teraz zajebiście. Dobra, zaczynamy z tymi zjawiskami paranormalnymi. O, dobra. Tak, byłem sobie raz z moją mamą u jej koleżanki, o właśnie. I ta koleżanka właśnie mieszka w takiej kamienicy przedwojennej, że tam paręnaście osób tam zginęło i wiecie o co chodzi, że no to jest kamienica przedwojenna i tam wiecie, niemiłe sytuacje tam się zdarzały. Dużo, dużo nawet razy umierało osób. Dłuższy czas od tego minął, od wojny i w ogóle od tych takich spraw nieprzyjemnych. No i później ta kamienica się stała, że ktoś ją przejął, jakiś właściciel ją przejął i zaczął wynajmywać mieszkania. Ona taka duża jest, nawet spora. I mojej mamy koleżankę, o tak będę mówił, ona przeprowadziła się do tej kamienicy i nie była niczego świadoma. Nikt jej nic nie powiedział, o co w ogóle tam chodzi w tej kamienicy, o co w ogóle tam biega. I nagle pewnego dnia ja właśnie z moją mamą przyszedłem do tej kamienicy, do właśnie koleżanki, do mojej mamy koleżanki przyszedłem, tak w odwiedziny, tak pogadać, tak se w
fajnie pogadać. I dobra, przyszliśmy do tej kamienicy i tam ta koleżanka, ona już wiedziała o tym, ona już wcześniej to się zdarzyło, ale nie chciała nas straszyć, nie chciała nam nic mówić. I nagle, był to czwartek, 22, 23, bo z tego co pamiętam, to już było, no, przynajmniej 3 lata temu, 4-5 nawet lat temu, i nagle siedzimy sobie w tej kamienicy. To właśnie już było tak, tak jak mówiłem, po 22, po 23, coś takie, coś w tym stylu. I nagle gadamy sobie, no gadamy sobie normalnie, gadamy. I nagle spadła kołyska. Była taka szafa wysoka, taka bardzo wysoka szafa. I tam była na niej kołyska, bo oni właśnie mieli dzieci, zapomniałem to powiedzieć. I ta kołyska nagle runęła z tymi wszystkimi rzeczami, nagle runęła na ziemię. To był taki huk, że nie dało się tego nie przestraszyć, bo pamiętam jak ja i w ogóle moja matka to tak skoczyliśmy, że wow, że no bardzo się przestraszyliśmy tej sytuacji. I powiem wam tak, wam się może teraz wydawać, że na przykład to było na krawędzi i to spadło, albo no nie wiem, jakiś wiatr posunął, albo nie wiem, no w jakiś sposób to spadło normalnie. Jakoś to naturalnie, normalnie spadło. I wam się może tak to zdawać. Ale według mnie to tak nie było, ponieważ ja czułem już w sobie, że coś tu się dzieje nie tak, że to spadło nie z takich przyczyn naturalnych, albo nie z przyczyn takich normalnych, tylko spadło z przyczyn takich, że coś to popchnęło, wiadomo, nie żywego, ale coś to popchnęło. I już coś czułem w sobie, że coś się dzieje nie tak, że no, że coś tu nie gra w tym domu, nie? No i już taki, już byłem bardziej przewrażliwiony i już bardziej przestraszony z moją matką. I tak, no ale atmosfera się troszeczkę uspokoiła. Po jakimś czasie oni tam niby palili Jana, że niby to wiecie, normalnie spadło i tyle, wiecie. To tak niby normalnie spadło. My tam już wiedzieliśmy, to, że to jest nie tak, że wciskałem nam kity. No ale dobra, później zaczął ten gościu coś tam gadać, ten mąż koleżanki zaczął gadać coś tam odpowiadać jakieś historie swoje albo coś w tym stylu. I nagle, jak on zaczął gadać, takie takie coś w tle było. Jakie to było straszne, powiem wam, że to było bardzo, a to bardzo straszne. Ja takie coś słyszałem, nie wiem, właśnie już nie pamiętam, czy moja mama i ta koleżanka też to słyszały, ale mi się wydaje, że nie, że tylko ja słyszałem ten właśnie, przepraszam, że tylko ja ten huk tak słyszałem. No nie huk, jak to się, nie wiem, jakieś buczenie, o, takie coś, buczenie. Takie takie w tle, on coś gadał i takie buczenie jakby za nim coś stało i tak buczało. I to było bardzo straszne. Jak ja wziąłem swoją matkę i moja matka, jak wyrąbaliśmy z tego domu, to bo przez parę miesięcy już tam nie przychodziliśmy. No ale później się ta atmosfera jakoś rozgościła, bo lepsza się stała, no i później tam zaczęliśmy się przychodzić. I się parę jeszcze sytuacji stało, ale to w kolejnych filmikach. Jak mówiłem, podzielę właśnie, chyba zrobię taką serię zjawiska paranormalne, bo powiem wam, dużo mam jeszcze tych zjawisk wam do opowiedzenia. Nie wiem, czy chcecie taką właśnie serię, czy chcecie więcej takich filmików. Jak chcecie, to piszcie w komentarzach, jak nie, to oczywiście nie. Ale myślę, że wam powinny się spodobać i myślę, że wysłuchaliście mnie do końca. I ja się powoli z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!